Witajcie, moi drodzy, w kolejnej już serii Dawn of Man. Przenosimy się do prehistorii, do początków istnienia naszego człowieczeństwa. Spróbujemy przeżyć na tym, mam nadzieję, jeszcze otwartym świecie. To jest dosyć nowa propozycja, bo dopiero dzisiaj wyszła na Steama, więc kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Od razu mi się spodobał temat. Bo lubię takie klimaty, gdzie trzeba od początku coś zbudować, jakąś wioskę, trzeba utrzymać, coś fajnego, prześwietnego. Wejdźmy do gry. Nie ukończyłem tutorialu. Ok. Bardzo chętnie to rozpocznę ten tutorial. Więc tak, wsadem się poruszamy, jeżeli chodzi o samą kamerę. Wsadem. Jeszcze możemy obracać QE. Kamerkę. Potrzebujemy zapasów jedzenia. Jedna z możliwości to jest rybka. Stąd. Wyślij kogoś. Czy ciebie tu mogę wysłać? A, ciebie? Ciebie. Aha. Czyli to jest jakaś inna postać z jakąś dzidą. No dobrze. Ty zbieraj patyki, a ty kamień. Use the button or press for do przyspieszenia. Aha, czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Przyspiesza nam czas. Musimy poczekać. Ja bym chyba jeszcze. O, chodź, tu chodź. Wooden harpoon. Czyli masz. A, tu już nie możesz, ale tu możesz. No dobrze. Powiedzmy, że ta rzeczka jest zbyt mała dla dwóch ludzi w jednym miejscu. Dobrze. Mamy się zająć rybą. Co tu jeszcze mamy? Tu możemy sobie dodawać przeróżne paski. Transport. A, gdzie mam ustawienia? Już nie mam ustawień, jak tu. O. No dobrze. Nie mogę zgłośnić troszeczkę muzyki. Fokus!
Place work. Tak. Zbieramy patyki w tym miejscu. Kamień. A, to jest work area. Aha, czyli dobrze. Czyli trzeba wybrać, gdzie jest ten kamień. Tutaj. To poczekajcie, to jeszcze. Nie, nie, nie. Czy ja mogę go przenieść? Chciałbym go przenieść. Nie mogę go przenieść. Rybka. Rybkę zbieramy tutaj. Zioła. O, tutaj jest ich dosyć sporo. Tutaj. Skończyliśmy, czyli zaznaczyliśmy obszary, gdzie mamy wydobywać bądź zbierać te rzeczy. Dobrze, zwiększmy. Gdzie jest nasza populacja? Czy to? A, to jest nasza populacja. Zwiększyliśmy do dwóch. Do dwóch. Do ilu? Trzech. I co jeszcze mamy? Game speed. Ósemeczka. Jeżeli trzeba. O, rozpoczniemy teraz zabawę z craftingiem. Zbudujmy produkcja i miejsce do krawcenia. Proszę bardzo. Aha, i mamy zwiększyć czas. I zakończona. Raz i dwa. A jest tu ktoś przydzielony do tego budynku? Sameczkę. O, już mamy pierwsze narzędzia. I bardzo dobrze. Końcóweczka. Well done. Mamy już narzędzia do polowania. Tu mamy. O. Zapoluj na. Co to jest? Dzik. Zapolujcie na dzika. No i czekamy.
Gdzie ten dzik? Tutaj. Ach. Mam posłać dwójkę ludzi. O, jest, proszę bardzo. No, posłałem. To jeszcze raz. Wybieram dwójkę. A, jeden to młody. To nie. Mam dwójkę. O. No i paluj. Ze zwierząt ściągamy skórę, między innymi również. Jak się obraca, nie R, nie tym, nie może, nie mogę wrócić. Dobrze, postawcie to. No i zbudujcie. No, znajdzie się ktoś kompetentny, kto może by się zajął budową. No, pięknie. Jedno jest. O, już skóra jedna wisi. No i jeszcze jedna. Świetnie. Teraz trzeba poczekać, aż wyschną, tak? To czekamy. Podoba mi się ten klimat tej gry. Póki co jest naprawdę bardzo spokojna. Nie wymaga jakoś dużego wysiłku. Już mamy dwie skóry, które są potrzebne do wytwarzania kolejnych przedmiotów. Teraz zajmijmy się punktami wiedzy. Aha, czyli już możemy się skupić na tym, aby przetrwać zimę. Możemy nasze mięso zmarynować. F7. Co tu mamy? Food drying. Weźmy. Weźmy to. Storage. Storage tent. Bardzo dobrze. Postawimy go. O tutaj. Jeszcze mamy food.
Jeszcze żarcie do wysuszenia mamy. Przykręćmy kamerkę, postawimy w tym miejscu. O, może jednak tak będę patrzył na naszą wioskę. Już powoli te podstawy przeżycia naszego plemienia już zrozumiałem, mniej więcej. Zaraz zobaczymy, co dalej nam ten poradnik pokaże. Ale podoba mi się to wszystko, że jest takie po prostu prymitywne. Te budynki, to wszystko super. I z tego, co zauważyłem, to można tworzyć coraz to lepsze narzędzia, co oznacza, że nasza wioska będzie ewoluować i będziemy tworzyć to i z żelaza, i z brązu. Świetnie. No, czekamy jeszcze na to, aby zbudowali nam tą suszarnię. Jeżeli tak mogę to nazwać. No i mamy. Gdzieś odnaleźliśmy owoce, tylko nie mam pojęcia gdzie. No, grafika jakoś mocno nas nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o takie inne aspekty tej gry. Muzyka jest dosyć klimatyczna, też prymitywna, fajna, klimatyczna, mi się podoba. Grafika, no jakoś, no nie przemawia do mnie jakoś super, ale jest okej. To nie jest tak, że odrzucam tą grę przez grafikę. Nie, jest. Widać, że to jest początek tej gry, dopiero co weszła na Steama, więc możemy być tylko optymistycznie nastawieni na to, co będzie się działo dalej. No, już w sumie moglibyście rozpocząć budowę tego budynku. Czy to aż tyle tych patyków trzeba nazbierać? O, świetnie. I już rybki wiszą. Myślę, że możemy tutaj jeszcze dodać jeszcze jedną. No. Z dwie osoby, żebyśmy nie padli z głodu. Już jest zima. Temperatura spadła do minus 3. W dalszym ciągu mamy tylko 7 ludzi. Czyli prawym klikiem wykonujemy taki ruch, który spowoduje nam produkcję non-stop tych wybranych narzędzi. Ekspansja. Zbudujmy dwa nowe left click use. O, Z i C. A widzicie, jak dobrze jest czytać. Jedna sztuka i druga sztuka. Game speed, czwóreczka. Dobrze. Poczekamy na to. Poczekamy. Chciałbym zmienić to miejsce, gdzie się
zbiera te patyki, bo nie widzę, nie jest to jakieś, nie jest to dobrze przemyślane przez moją osobę, bo tylko troszeczkę jest tych patyków. Widzę, że w tym miejscu jest troszeczkę ich o wiele, wiele więcej. Na tą chwilę nie mogę przestawić tego miejsca, tak sądzę, tak uważam chyba, że nie. No nie mogę tego przestawić. Może przez to, że to jest kwestia po prostu przewodnika, tutorialu. Well done. O, zakończyliśmy tutorial, jeżeli chodzi o sam początek. Myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Stworzę nowy odcinek, w którym już rozpocznę nową gierkę bez żadnych podpowiedzi. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Takie pierwsze spojrzenie na tą grę już wam przekazałem, dałem. Mam nadzieję, że wam się podoba. Bardzo wam dziękuję za ten dosyć krótki odcinek, ale mam nadzieję, że fajny. Do zobaczenia w kolejnym. Dzięki. Cześć.